Mamy dobre wieści dla tych wszystkich, którzy kibicują naszym kościeleckim zawodnikom podczas ogólnopolskiego turnieju szachowego w Kościelcu. Dzisiaj drugi dzień rozgrywek. A tymi dobrymi wiadomościami podzieli się z Państwem prezes UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu, pani Jolanta Ostrowska. Znajdujemy się na terenie Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, którego oboje z mężem jesteśmy absolwentami. Organizujemy tutaj już po raz piąty ogólnopolski turniej szachowy o mistrzostwo gminy Kościelec. Stanisław Staszic, patron tej szkoły, powiedział: talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu. Dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. W naszej sekcji szachowej mamy wielu utalentowanych zawodników, którzy dzięki swojej pracy osiągają wspaniałe sukcesy. W tym turnieju, po pierwszej rundzie, w grupie A, trener kościeleckich szachistów, pan Sebastian Hanusek, jest na drugim miejscu, a najlepszą kobietą jest uczennica zespołu szkolno-przedszkolnego Jagoda Świderska. W grupie B na pierwszym, drugim i trzecim miejscu są Igor Steckiewicz, Krzysztof Koza i Maciej Anastaziak. Wszyscy są zawodnikami UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu. Trzymamy kciuki za naszych zawodników i życzymy kolejnych udanych partii.